Przed meczem 1/8 finału Kolumbia-Urugwaj warto przybliżyć sobie sylwetkę jokera w talii trenera Jose Beckermana. Jackson Martinez swoje imię zawdzięcza kocim ruchom, które w dzieciństwie zobaczyli jego rodzice i dlatego nadali mu imię na cześć króla popu. Pochodzi on z Quibdo, najbardziej wilgotnego miejsca na ziemi, ale jeszcze ciekawsza od samego miasta jest droga, która do niego prowadzi. Na pokonanie 250 km pełnych dziur potrzeba minimum 12 godzin. A po drodze mogą nas spotkać takie atrakcje jak lawiny błotne, tropikalne ulewy czy napady ze strony miejscowych bandytów, którzy porywają ludzi chociażby dla okupu. Jak już dotrzemy do samego miasta, znajdziemy tam domy z blachy, z drewna, a mieszkańcy to będą wyłącznie ludzie czarnoskórzy. Jest to wymarzone miejsce do uprawiania koki i działalności partyzanckich oddziałów FARC, które nieraz w historii Kolumbii odegrały ważną rolę, jaką sławą cieszy się ten kraj na świecie. Bardzo dobrze wiemy. Dzieci w Quibdo w najlepszym wypadku mogą w piłkę grać na betonie, a ponieważ Jackson Martinez na tym betonie robił przewrotki, no to wypatrzył go jeden z łowców talentów. Udało mu się namówić rodziców, także ojca, byłego, choć słabego piłkarza, aby syn opuścił Quibdo i przeniósł się do Medellin. Tam w wieku 18 lat podpisał profesjonalny kontrakt z Independiente, jednym z lepszych klubów w tamtym kraju. Z czasem chłodzielec nabrał masy, dojrzał i został lokalną gwiazdą. Trzeba też powiedzieć, że w wieku 23 lat, czyli też stosunkowo późno, sięgnął po koronę króla strzelców i otrzymał pierwsze powołanie do narodowej reprezentacji. Mógł przenieść się do Ulsan Hyundai, które swoje mecze rozgrywa na arenie Mundialu 2002 roku, ale ostatecznie za 3 miliony euro przeniósł się do Jaguares de Chiapas po półtora roku w tamtym klubie, kiedy już rozstrzelał się na dobre. Za 9 milionów powędrował do Porto, a tam spełnił oczekiwania i został godnym następcą Radamela Falcao. Teraz król strzelców Ligi Portugalskiej, o którym kiedyś mówiło się w kontekście transferu do Atletico Madryt, okazuje się idealnym mundialowym jokerem, o czym już wcześniej wspominałem. Dwa gole zdobyte w meczu z Japonią mówią same za siebie. Tomas Bertold po fazie grupowej za najlepszego piłkarza uznaje Jamesa Rodriguez'a, za potencjalną rewelację fazy pucharowej uznaje właśnie Martinez'a. W Kolumbii widzi pogromcę Brazylii. Czy te ryzykowne przewidywania niemieckiego mistrza Europy znajdą potwierdzenie? No, żeby mogło dojść do pokonania Brazylii w ćwierćfinale, to najpierw Canarinhos muszą ograć Chile, a Kolumbia musi sobie poradzić z Urugwajem, co wcale, mimo nieobecności Luisa Suareza, nie musi być łatwym zadaniem.